Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 2 września 2021. Zobaczcie, jak to szybko mi, jak ktoś w komentarzach napisał, że Fenix że chyba nie był w szkole, bo nie pamięta, że we wrześniu się idzie do szkoły. Ja ani o tym nie wspomniał. Rok temu, dokładnie chyba na audycji, dokładnie o tym mówiłem, że dzieci przygotowują się pewnie do szkoły. Coś tak mi się kojarzy. Rok albo dwa lata temu. Także no niestety, Fenix chodził do szkoły. Także sorry, jeżeli chodzi o to. No i przepraszam tych, których razi w trzeciej osobie wypowiadanie się na ten temat, ale pozdrawiam ich również. Jeżeli chodzi o CoinGecko, dzisiaj nie ma tych wiadomości za wiele, ale przejdziemy przez nie jak w masło, jak zawsze. A więc CoinGecko, mamy Bitcoina pod 48 290. Mieliśmy odrodzenie praktycznie na jednej świecy godzinnej 2,3% w górę, 24 godziny ostatnie, a projekty, które sobie najlepiej poradziły, o zobaczcie, FTX token, o którym mówiłem, nie będę przypominał, dlaczego. 30%. Fandom 26,3% i Iota 14,7%. Projekty, które sobie nie poradziły: Airwave minus 6,8%, Horizon minus 3,5% i Kusama minus 2,3%. Zobaczmy, o czym pisze ostatnio Bob Lucas, bo wiemy, że wcześniej, zanim te były kosmiczne wzrosty, te ostatnie na Solanie powyżej 100 dolarów, Bob Lucas po prostu ni stąd, ni zowąd opowiedział się na swoich wykresach na temat Solany, tak jakby przewidział to co się wydarzy o srebrze ma też swoje tutaj. Także warto obserwować Boba Lukasa bo oni srebro złoto pokazuje tutaj na wykresach na Twitterze znajdziecie sobie Boba Lukasa i mówi gdzie widzi srebro również. Tak samo FTT jeżeli chodzi o FTT czyli FTX token czyli giełdę FTX też tutaj widzi można powiedzieć reaktywację trendu byczego. Zdaniem Boba Lukasa. Pytanie, gdzie ten trend byczy nas zawiezie? Na 80 dolarów, czy 100, czy po prostu będziemy dalej nurkować gdzieś w granicach 45-50 dolarów, jak to było ostatnio? Nie wiem, ale jest ostatnio bardzo dużo byczych, wiadomości na temat FTX-a i dlatego warto się skupić też na tym, skąd te wiadomości wychodzą i jakie firmy te właśnie podmioty, które ostatnio pompują, je wspierają. Tak jak tutaj mieliśmy informację o na przykład Solanie i Microsoftie, tu mamy FTT, który wykupił Ledger X w Stanach Zjednoczonych i wiemy, że no, regulacje są jeszcze w tyle za FTX-em, więc to może być taka hmm, bramka do tego. Aby FTX wyruszył na wyższe poziomy, dopóty albo dopóki bardziej nie będzie tutaj jakiegoś załamania pod względem regulacyjnym. Na razie Tony grozi, więc tutaj widzimy, że świetnie sobie radzi. Co ja tutaj zauważyłem, że Bob Lukas ostatnio jest takim hmm, e, osobą, która lubi dodawać wykresy, a te wykresy faktycznie za chwilę nagle zaczynają mieć znaczenie. Dlatego Bob Lukas na Twitterze dopisujcie sobie, a ja nie będę musiał o tym już wspominać. Co jest jeszcze ciekawe, to Bob Lukas nagle też dodał wykres o MicroStrategy, tak? Gdzie widzi dla niego podłoże tej ceny po ostatniej wyprzedaży ewentualnej, czy powiedzmy, no jakim tam ruchu bocznym, o, ruchu boczym. Więc zobaczymy, pamiętajmy, że wszystko jest tutaj powiązane z MicroStrategy też. Z Bitcoinem, tak? Bo wiemy, że oni zamiast MicroStrategy ostatnio nazywają się MacroStrategy, jak tutaj niektórzy uważają w przypadku Bitcoina. No bo faktycznie ta ekspozycja na Bitcoina jest bardzo duża od MicroStrategy i coś tutaj dodał Bob Lucas, że widzi, że tutaj mamy dołek, przynajmniej na jakimś, jeżeli ktoś gra na SP 500, czy tam gdzie oni tam są. Jeżeli chodzi o MicroStrategy, można ewentualnie też zastanowić się, czy Lucas znowuż nie będzie miał racji. Fundacja Dogecoina wydała ostrzeżenie dla inwestorów na Dogecoin 2.0, które mówią, że nie mają jakiegokolwiek powiązania z Dogecoinem 2.0. Wyrażają obawę, że użytkownicy mogą zostać wprowadzeni w błąd, aby uwierzyli, że ta oferta jest oryginalnym Dogecoinem lub w jakiś sposób z nim powiązana. Aby przeciwdziałać temu problemowi, Fundacja poleciła swojemu zespołowi prawnemu zażądanie od deweloperów zmiany nazwy na inną. Fundacja twierdzi, że jest to konieczne, ponieważ użycie nazwy Dogecoin 2.0 narusza ich prawa i reputację marki. Także, jeżeli zobaczycie Dogecoin 2.0, to nie są oni, po prostu zwykłe ostrzeżenie, gdzie wielu będzie próbowało kopiować, albo nagle no ten Dogecoin 2.0 fajnie tutaj wygląda, bo można by powiedzieć, że Elon. Chciałby nagle wyjść z Dogecoinem 2.0, nową wersją jak to Ethereum 2.0, bardziej skalowalnym, albo przejść na inny, nie wiem, jakiś łańcuch cokolwiek, i to by faktycznie mogło e, ewentualnie jakiś tutaj nowicjuszy zaprosić. Także Dogecoin 2.0 to nie jest ich projekt, a żeby sprawdzić z czym jest Dogecoin 2.0, dodaję tutaj, to token BEP20, działający na Binance Smart Chain, W przeciwieństwie do Dogecoina ma twardą podaż na stosunkowo niskim poziomie, to jest chyba 100 milionów tokenów, tak? Dogecoin 2.0 ma na celu zaoferowanie inwestorom długotrwałego wzrostu przy wykorzystaniu znacznie bardziej zrównoważonej struktury tokenomii niż jego nieco zawyżony poprzedni. Czyli tu będą szli tym trybem, że nie mamy aż tak wielkiej powiedzmy ilości monet, tylko... Ten Dogecoin 2.0 tym pewnie wygra, że jest na Binance Smart i poradzi sobie z tym, czym nie poradził sobie Dogecoin. Co nie oznacza, że taki hype na ten projekt będzie. Jak to mi przez Shiba Inu, wiadomo, na, na Dogecoinie zwykłym tutaj może też w jakiś sposób to, to, to działać. Ale od razu ostrzegałem, że to nie jest związane z ich projektem. telegraf. mamy zarząd BlockFi, zastępuje kryptodat po czterech miesiącach. Także to jest kolejna osoba, to jest bardzo ciekawe w świecie krypto. Gdzie ostatnio mieliśmy Binance US, rezygnowała tam bardzo ważna osoba, która jeszcze 4 miesiące temu mówiła, że wyniesie Binance US na, na wyżyny. Tu mamy e, po prostu kolejną osobę, a więc Christopher Giancarlo. Nie mogę się doczekać dalszego doradzania tej imponującej grupie liderów, którzy pracują nad połączeniem światów tradycyjnych finansów i technologii blockchain, ale już były przewodniczący Community Futures Trading Commission Christopher Giancarlo, znany również jako kryptodat odejdzie z zarządu firmy pożyczkowej BlockFi, ale nadal będzie doradzał grupie w zakresie aktywów cyfrowych, czyli odchodzi, ale gdzieś tam będzie doradzał. Jego miejsce zastąpi tutaj specjalista zarządzający do spraw obsługi klienta Ellen Blair Chubb który będzie w firmie bankowości inwestycyjnej, William Brown Company zastąpi Giancarlo. już była wcześniej, tak? Założyciel i dyrektor generalny BlockFi, Zach Prince, powołał się na silne doświadczenie Tube w usługach finansowych, połączenie z jej głęboką znajomością sektora publicznego, w pozyskiwaniu jej na członka zarządu. Ale dodał, że Giancarlo wniesie swój wkład jako nieformalny doradca. Więc tutaj mamy zmianę szeregu, i nie jest jasne dlaczego. Dad opuszcza zarząd firmy po tym, jak był na stanowisku tylko przez 4 miesiące. Wtedy się mówiło o tym: O, w końcu wchodzą, tak jak w Binance US, w końcu wchodzą z porządnymi osobami, które tutaj wypełnią tą lukę. No ale kiedy dołączył do BlockFi w kwietniu, zasugerował również, że pomoże firmie wypełnić lukę między aktywami cyfrowymi a tradycyjnymi finansami. Czy to się nie udało? Nie miał oceniać. ale to jest kolejna gruba osoba, która nie podołała, albo ta druga osoba, która ją zastąpi, Albo jego zastąpi, jest lepszą osobą. Hmm. Pytanie: która wersja jest prawdziwsza? Zmiana przywódca w BlockFi nastąpiła pośród wielu stanów USA, w tym New Jersey, Teksasu i Alabamy, które twierdzą, że firma nielegalnie finansuje swoje operacje pożyczkowe krypto i handel na własny rachunek poprzez sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Firma twierdzi, że jej konto odsetkowe BlockFi nie jest Securities. Także tu widzimy, że nadal boryka się z tymi różnymi zarzutami BlockFi. No ale zmiana Roszat, pytanie, co to zmieni. Ostatnio bardzo dużo newsów na Twitterze, takich predykcji pojawia się, jakoby w przeciągu 6 miesięcy Ethereum wyprzedził nawet BTC, czyli wyprzedził pierwszą pozycję CoinMarketCap. tak? No i tutaj wszyscy się zastanawiają jakim prawem, jeżeli chodzi o po prostu no to, co się dzieje, jeżeli chodzi o skalowalność Ethereum. również jeżeli widzimy, jakie ceny są teraz. Chociaż może o to chodzi, może o to chodzi, żeby development, Ethereum i górnicy zarobili bardzo dużo, a potem zajmą się skalowalnością. Hm. Nigdy nie wiemy na ten temat. Więcej dowiecie się na Discordzie, bo nie mogę o wszystkim mówić tutaj, bo kanał by był zdjęty za chwilę. Więc na Discordzie możecie dowiedzieć się więcej informacji. Tam Team czuwa, można powiedzieć. Nie tylko ja mam dostęp do swojego konta, ale jeszcze po prostu jest to, co stawione w pewnych rękach i, i niech jest, bo nie może zabraknąć, a pewnych osób na pewno nie. Więc zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać, jeżeli chodzi o Ethereum. Sprawdźmy sobie cenę. Cele Ethereum na 4000. Ethereum wróciło powyżej 3,5, ale poziom cenowy nie był łatwy do osiągnięcia. Rzeczywiście druga co do wielkości krypto pod względem kapitalizacji rynkowej przetrwała długi okres konsolidacji, który rozpoczął się 6 sierpnia. Ponieważ cena Ethereum osiągnęła serię wyższych dołków, poziomu około 3,350, odrzucił ją dalszy rozwój. W konsekwencji utworzyło to trójkąt rosnący na 4-godzinnym wykresie. No i tutaj mamy to, co się wydarzyło na tym wykresie. Niedawny wzrost presji zakupowej za Ethereum pozwolił mu przebić się przez górny opór. Potwierdzając bycze wybicie wzorca konsolidacji, teraz gdy Ethereum osiągnął nowy wyższy szczyt. formacja trójkąta sugeruje, że ceny mogą wzrosnąć o kolejne 12%, aby osiągnąć cel prawie 4000 dolarów. Optymistyczne perspektywy są określane przez pomiar odległości między dwoma najwyższymi punktami, tutaj mamy je po lewej, no i wtedy patrzymy sobie, gdzie może to dojść. Jeżeli miałoby to właśnie dojść do tej ceny, zobaczmy, czy ja tutaj mogę to przybliżyć, czy nie, no a prawie 4000, bo tutaj mam 4 koła troszeczkę mniej. Telegraf mówi nam o tym, że All Time High na FTX wydarzył się dlatego, albo jednych z czynników dlaczego się wydarzył, to to, że mamy rozszerzający się ekosystem i akwizycja Ledger X. O tym mówiliśmy wczoraj na naszej audycji. No jeden z projektów, który odnotował ogromny wzrost w 2021, dzięki rosnącej ekspozycji publicznej. Wiemy, że przejęli stadiony w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że przejęli również tutaj Ledger X, dzięki którym wejdą pewnie na bardziej regulowany rynek. No i widzimy, że faktycznie to wybicie w ostatnich 24 godzin praktycznie z 50 paru dolarów na 66,5 prawie, potem mieliśmy spadek, w tym momencie jest to w granicach, zobaczmy, 63 dolary. Także jedziemy po setkę pewnie, jeżeli chodzi o FTX, jeżeli żadne regulacje nie zagrożą, a dwa – jeżeli po prostu BTC będzie się trzymał przynajmniej stabilnie, bo wydaje mi się, że o to tutaj chodzi. No i Binance będzie miał swoje problemy regulacyjne dalej, no to czekam na dzień, jeżeli Binance miałby się wysypać. Wiele osób mówi, że się nie wysypie i tak trzymajmy tę wersję również, ale jeżeli miałoby się coś zadziać z Binance, to wydaje mi się, że ten cały wolumen przeszedłby w pierwszej kolejności na FTX, a potem na KuCoin i inne giełdy, więc zobaczymy, czy to się wydarzy? Przewodniczący Sek Gensler kontaktuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie regulacji krypto. Więc tu mamy informację o tym, że po prostu Gensler może naciskać na Unię Europejską w pewnym kontekście, albo wymienić słowa. Wymiana poglądów tutaj jest zaznaczona. No Wiemy, jak taka wymiana poglądów wygląda najczęściej. Najpierw coś jest sprowadzane w Stanach Zjednoczonych, chwilę później ten pogląd przechodzi do Unii Europejskiej, tak? Lub innych krajów, bo wiemy, że wszyscy chcą. Mieć ekspozycję bardzo fajną na dolara. Banki centralne no, szanują się nawzajem, powiedzmy sobie to szczerze. Więc, jeżeli taki pan Gensler przyjeżdża do Unii Europejskiej albo kontaktuje się z nimi o wymianę poglądów, to ta wymiana poglądów może mieć znaczenie do tego, co mówił wcześniej. Gale Gensler w Stanach Zjednoczonych. Więc. Przemawiając praktycznie przed Komisją Gospodarczą i Monetarną, Gensler zwrócił uwagę na technologie finansowe, które przełamują granice i zbliżają rynki europejskie i amerykańskie. Myślę, że transformacja, przez którą teraz przechodzimy, może być tak duża jak internet w latach 90. powiedział Gensler. W szczególności Gensler podkreślił znaczenie dziedziny aktywów krypto. Ta klasa aktywów o wartości 2,1 biliona dolarów jest prawdziwie globalna. Nie ma granic ani granic, kiedy ona działa? 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyjaśnił. Członek parlamentu z Irlandii Billy Kalaget zapytał Gensela o nowe technologie, które można zastosować na giełdach krypto, aby pomóc organom regulacyjnym zapewnić ochronę inwestorów. I tutaj już opowiedział się, że istnieją takie technologie, które mogą pomóc platformom w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zapewnieniu ochrony inwestorów. Wyjaśnił Gensel, ale myślę, że teraz to połączenie sprzętu i oprogramowania na platformach, w szczególności oprogramowanie i tego, co robisz w swoim ciele ustawodawczym i tego, co robimy jako regulatorzy. Czyli oni tutaj będą brali. Odpowiedzialność za to, albo może nie odpowiedzialność, albo będą próbować pod względem regulacyjnym wejść w ten rynek, wiadomo. No i po prostu to, co przypomina te komentarze Genslera, pod wieloma względami przypominają wcześniejsze przemówienia do organizacji amerykańskich. Wychodząc jednak naprzeciw ustawodawcom europejskim, odegrał rolę w interesie administracji Bidena globalizacją rynków finansowych. Czyli to, co jest w Stanach, może być za chwilę w Europie. Tak wygląda dzisiaj. Globalizacja. Koń Telegraf mówi nam o tym, że policja Salwadoru aresztowała. Najpierw mieliśmy wiadomość o aresztowaniu, a potem o uwolnieniu krytyka bitcoina bez nakazu. Także to jest ciekawe, że w ogóle to mnie nie dziwi w kraju dyktatorskim, albo w krajach dyktatorskich, że miałoby to po prostu miało miejsce, bo bez nakazu za opinię, no to tutaj konstytucji raczej w tym kraju nie ma, tak? I okej, okay. aresztowali go, ale go uwolnili chwilę później. Pytanie, czy to jest uwolnienie pod Presją tych wiadomości, które wyszły tutaj na Twitterze i nagle wszyscy się oburzyli, czy po prostu wypuścili go, bo się pomylili na przykład, tak? Więc Narodowa Policja Cywilna wydała później oświadczenie, że zatrzymanie Mario Gomeza było związane z dochodzeniem w sprawie oszustwa finansowego. Niekoniecznie z tym, co ostatnio wypowiedział się. Salwadorski serwis informacyjny poinformował, że lokalna policja aresztowała eksperta do spraw komputerów i krypto, których krytykował kraj akceptujący Bitcoina jako prawny środek płatniejszy przez wiele godzin, zanim go później wypuścił. Według wielu wywiadów przeprowadzonych w środek przez La Presa Grafica, policja Sal Salvador aresztowała dziś bez nakazu specjalistę komputerowego Mario Gomeza, zabierając mu telefon i próbując przejąć komputery. Jego matki, Eleny de Gomez, Narodowa Policja Cywilna wydała oświadczenie, że zatrzymanie Gomeza było związane ze śledztwem w sprawie oszustwa finansowego przed jego prawnikiem. Otto Floresem powiedział, że władze zwolniły Gomeza później tego popołudnia. Jego matka stwierdziła, że Mario dużo uczestniczy na forach, wydarzeniach, w sieciach społecznościowych i jest krytyczny wobec rządu. Jeśli widzimy, że kraj się cofa, trzeba mówić, bo wyrażanie opinii jest prawem człowieka. Tak, zgadzam się tam, gdzie jest konstytucja nadal. Aktywna. Gomez regularnie publikował w mediach społecznościowych o swoim sprzeciwie wobec ustawodawca Salwadory, który czyni Bitcoin prawnym środkiem płatniczym w tym kraju, który ma wejść w życie 7 września. Jego posty na Twitterze zawierają zarzuty, że osoby stojące za rządowym portfelem Chivo mogą być powiązane z adresem Bitcoina z masowego włamania na Twittera w lipcu 2020 roku, a także udostępnił na kilka naklejek nie dla Bitcoina dla jego prawie 10 tysięcy obserwujących. San Salvador miał miejsce co najmniej dwa poważne protesty, to już wiemy, tak? Więc sam ten precedens, akurat w tym momencie, jest zadziwiający, że no chyba, że to jest przypadek i akurat w tym momencie go aresztowali. Zawsze stoimy na płocie i obserwujemy dwie strony. Hmm? Ale ciekawy przypadek Salvadoru, gdzie osoba po prostu no jest tutaj na chwilę. Przetrzymywana. to mówi nam o tym, że rezerwy bitcoinów na Coinbase są najniższe od grudnia 2017 roku i że to jest bycze. Zdarzenie. Zobaczmy, jak bardzo bycze pod względem też wykresu, ale zobaczmy. Jednym ze sposobów oceny potencjału nadchodzących dużych ruchów ceny bitcoina jest śledzenie salda BTC na giełdach. Jeśli liczba jest wysoka, oznacza to, że można handlować większą liczbą bitcoinów. Jest to bardzo popularna miara i analitycy używają jej do określenia możliwości wysokiej zmienności w najbliższej przyszłości. Dane z popularnego zasobu analitycznego Glassnode pokazują, że wiodąca amerykańska giełda Cryptocoinbase ma tak niskie saldo BTC jak w grudniu 2017 roku. Potencjalne konsekwencje dla ceny bitcoina. Jak wspomniano powyżej, fakt, że saldo bitcoina na giełdzie jest niskie, można uznać to za pozytywny znak dla ceny BTC. Oczywiście, Coinbase to tylko jedna z wielu giełd i należy je zagregować, aby sformułować jakąkolwiek sensowną tezę o cenie. Informacje z CryptoQuant i innego dobrze znanego źródła analitycznego pokazują nam, że od 26 lipca nastąpił spadek ilości BTC przechowywanych w portfelach wszystkich giełd. Aby dodatkowo wesprzeć zwyżkową tezę, jest odwrotna korelacja między tą metryką a ceną bitcoina, co definitywnie przedstawiono na poniższym wykresie. No i tutaj widzimy w każdym. W tym razie ważne jest, aby zachować czujność i mieć na oko ten, ten wykres. Więc wtedy w grudniu pamiętamy, ta data jest newralgiczna, tak? Grudzień 2017. Na takich samych niskich poziomach byliśmy. Wiemy, co się wydarzyło z ceną Bitcoina na chwilę później, tak? Więc też bierzmy drugą stronę, w razie W, ale od tamtego czasu też pojawiło się wiele nowych produktów, gdzie może być to. Ten nasz BTC przechowywany, tak, czyli może gdzieś tutaj ewentualnie dochodzić na, na różne projekty DeFi, stekowanie, cokolwiek wykupione W, BTC cokolwiek, żeby po prostu tutaj brać udział w czymś innym. Więc z jednej strony przypomina mi to okres tuż przed spadkami, jakbym widział ten wykres i powiedział, o zobaczcie, chyba będziemy spadać za chwilę, ale z drugiej strony, pamiętajmy, że niższa liczba na, na, na giełdach oznacza to że ludzie przechowują po prostu BTC długoterminowo nie na giełdach, bo wiemy jak ostatnio tam na tych giełdach się dzieje. Więc no zobaczymy co to oznacza w niedalekiej przyszłości, gdzie zobaczymy jak cena Bitcoina się zachowa. Cointelegraph. Badanie pokazuje, że Europejczycy chcą, aby kraje czyste regulowały krypto, a nie Unia Europejska za nich samych. Czyli sonda na dużą skalę w 12 państwach członkowskich Unii ujawniły, że większość euro... Pejczyków bardziej wolałoby, aby samorządy tworzyły i regulowały krypto. Jakie kraje były brane pod uwagę? No tutaj mamy 12, chyba tak. Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Węgry, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia i Hiszpania. Więc spośród wielu ankietowanych z Grecji 40% Włoch, 41% Estonii, 39% wykazali najwyższe poparcie dla krajowej krypto, podczas gdy średnio 30% respondentów z innych krajów odpowiedziało się za krajową krypto żeby były po prostu regulowane w ten sposób. Idąc wbrew temu, trendowi 37% respondentów z Holandii sprzeciwiało się uruchomieniu krajowych inicjatyw krypto, co przyćmywało 18% popierających respondentów. No chyba wiemy dlaczego w Holandii sprzeciwili się temu, bo to wiemy jak Holandia ostatnio sama zaczęła gdzieś tam te regulacje wprowadzać przeciwko krypto, dlatego no, tutaj będzie można powiedzieć odwrotność tego, żeby Unia Europejska wprowadziła to za niej. Co więcej, prawie 60% z 31 tysięcy respondentów chce, aby ich rząd ustalał regulacje finansowe, a nie polegał na Unii Europejskiej. Więc widzimy, że ta globalizacja w postaci Unii Europejskiej chciałaby nadal, można powiedzieć, tutaj hmm, prawa danego członkostwa tej Unii Europejskiej, żeby po prostu prowadzali no, swoje jednolite prawa w przypadku krypto, a niekoniecznie Unia Europejska decydowała za nich. SEC, czyli to Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, złożyła nową skargę przeciwko nieistniejącemu już programowi krypto Ponzi BitConnect. Twierdzą, że osoby stojące za nim przeprowadziły oszukańczą i niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych o łącznej wartości 2 miliardów dolarów. Skarga trafiła w środę na wokandę z żądaniem rozprawy przysięgłych przeciwko BitConnect. Sati Kumbani, promotori Glenowi Arcaro, i firmie Future Money LTD SEC twierdzi, że program pożyczkowy Bitcoin stanowi oszukańczą i niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych. W sumie według SEC system Bitcoin przyniósł 325 tysięcy BTC, wynosi to 15 miliardów dolarów po dzisiejszych cenach i 2 miliardy w czasie rzekomego programu. Więc to jest nowa sprawa, dołącza do tej poprzedniej, gdzie tutaj bardziej promotorzy byli podciągnięci po to Trevonowi, Brownowi, Joshua. Jepensonowi, Craigowi, Grantowi, Ryanowi, Masenowi, Michaelowi, Noble w maju tego roku. Do sierpnia SEC wygrał 12 milionów dolarów. Wyrok przeciwko Nobel i Jepsen. Tych pięciu promotorów było kierowane przez Arcaro. Według SEC i oni określani jako promotorzy Arcaro w dzisiejszej skardze. Więc skarga twierdzi, że Bitcoinek i założyciel Kumbani założyli tę sieć i nagrodzili ich promocję prowizją. Mam nadzieję, że w Polsce też taki sek będzie kiedyś, wiecie, o tych wszystkich... Przepięknych projektów w Polsce, które działały w 2008, 2018, przepraszam, w 2019 roku, gdzie też było taka sieć, można było powiedzieć, YouTuberów, którzy dzisiaj niektórzy się wybielili za pomocą audycji, które dodają normalnie. Miejmy nadzieję, że już nie powrócą do tych starych ceregieli. Miejmy nadzieję, ale internet nie zapomina. Więc no, jeżeli chodzi o taką siatkę, mieliśmy również te różne, wiecie, utwory przepiękne. Z, rodem z Disco Polo, które promowały niektóre projekty. Pozdrawiamy kolegów. Także dzisiaj wiemy, że tam w Stanach jest to możliwe, po latach. W Polsce hmm, była jakaś tam kara pewnej jednej osoby, czy tam dwóch nawet, ale to jest nadal gdzieś tam daleko za tymi krajami, które tutaj no, lepiej sobie radzą, przynajmniej jeżeli chodzi o piramidy finansowe. Nie chodzi mi o regulacje krypto, tak? tylko o piramidy finansowe, żeby tych właśnie osób po prostu no, nie było stać w przyszłości za to, co się działo wcześniej. Z jakim skutkiem? No, zobaczymy, jak to bitcoin będzie wyglądał, ale widzimy, że biorą się też za BitConet po latach. Finbold podaje nam trzy krypto, które radziły sobie lepiej niż Solana w zeszłym tygodniu. Także kto to jest? AirWave, Celo, bo bardziej silo no i Phantom. Osiągnęły lepsze wyniki niż Solana w poprzednim tygodniu, pomimo ogromnego zainteresowania inwestorów konkurentami Ethereum, według danych CoinMarketCap. Wartość Airwave wzrosła o 129% w ostatnim tygodniu, a osiągnęła wczoraj najwyższy poziom 69 dolarów. Której moneta nigdy wcześniej nie osiągnęła. Obecną wartość aktywów wynosi 59,80. Jako pierwsza sieć Blockwave, Airwave jest wspierana przez Coinbase Ventures. Część Coinbase Global Airwave to blockchain, który umożliwia przechowywanie plików z zdecentralizowanej sieci, gdzie są one swobodnie dostępne i prawie wolne od cenzury. Ze względu na fakt, że bardzo trudno jest usunąć dane po ich zarejestrowaniu. W łańcuchu bloków publicznie stale prowadzane rejestrów jest kluczowym przypadkiem użycia. Więc to jest pierwszy z nich. Potem mamy Celo. 91% zyskał w ostatnim tygodniu i w momencie publikacji jest wyceniany na 574%. Celo nawiązała współpracę z wiodącymi organizacjami krypto, zdecentralizowanymi inicjatywami finansowymi DeFi, takimi jak m.in. Chainlink, Rabbit Hole, AWE, Sushi, aby stworzyć projekt motywacyjny o wartości 100 milionów dolarów. I Phantom. Jest nim trzeci projekt, który, no wiadomo, program motywacyjny o wartości 370 milionów fantom, 320 milionów dolarów, mający na celu zachęcenie do nowych protokołów i płynności ekosystemu fantom został ogłoszony w poniedziałek, a czym się zajmuje? Phantom, no to jest właśnie tym programem motywacyjnym Platformy Inteligentnych Kontraktów, warstwy pierwszej, która wykorzystuje ukierunkowane, acykliczne projektowanie wykresów w celu rozwiązania problemów związanych z powolnymi prędkościami transakcji i kosztownymi opłatami transakcyjnymi. Wydaje się ostatnio podnosić cenę, więc Phantom też świetnie tu sobie radzi. No i Solana też nieźle, wiemy o tym już wszyscy. Being Crypto za to podaje pięć projektów DeFi, które warto sprawdzić we wrześniu. Ja tylko przedstawię wam. Nazwy, zostawię linka, a wy sobie spokojnie sprawdzicie. Kawajo jest pierwszym z nich, Mantra Dao, drugi, trzeci Terra, czyli Luna, Koti Network, no i mamy na końcu Zero Swap, czyli ZEE dokładnie, więc te dodam w linku, no i wtedy sobie zobaczycie co Was interesuje i dlaczego. Koń Telegraf. Prezydent Białorusi Łukaszenko wzywa Państwo do wydobycia krypto. Białoruś ma wiele opuszczonych terenów przemysłowych, które można wykorzystać do generowania przychodów z wydobycia krypto, powiedział białoruski prezydent. Więc tu widzimy, że Łukaszenko przemawiał na otwarciu zakładu wydobywczego i przetwórczego Petrowski 27 sierpnia, wzywając pracowników do przeniesienia się do wydobycia krypto na Białorusi, zamiast zajmowania niskopłatnych pozycji w rolnictwie, za granicą podała Rosyjska Agencja Informacyjna RBC. Prezydent powiedział, że Białoruś ma wystarczające zasoby energii elektrycznej do zasilania wydobycia krypto, wskazując na opuszczone tereny przemysłowe, które można wykorzystać do generowania przychodów. Więc widzimy, że no, ciekawe informacje mamy, jakoby wspierałby nawet tutaj górnictwo Bitcoina. Hmm? To jest ciekawe. Pamiętajmy, że on jest nazywany też dyktatorem. No i teraz pytanie, kto to wypowiada? To słowo. Więcej na Discordzie. Zapraszam. Finbolt, były naukowiec Google. Mówi, że DeFi to amerykański sen dla wszystkich. Zari, naukowiec, scientist, można powiedzieć, Google i dyrektor generalny platformy DeFi CMORG, powiedział, że cecha inkluzywności zdecentralizowanego sektora finansowego jest równoznaczna z amerykańskim senem dla wszystkich. W rozmowie z Kitko News, Azari zauważyła, że wzrost sektora ma obecnie na celu służyć miliardowi ludzi na całym świecie, a gracze z sektora pracują nad ujawnieniem technologii wspierającej. Więc jest dyrektorem generalnym platformy DeFi. No to już daje do zrozumienia, dlaczego jest tak pozytywnie nastawiony, ale jeżeli by ufać jego słowom, powiedział, że z ponad miliardem ludzi branża DeFi zaspokoi większość populacji nieubankowionej. To mi bardzo cieszy zawsze Bank Dian Bank. Pytanie. Czy Ethereum to może dzisiaj zrobić z takimi opłatami za transakcje? Wątpię, ale może taki DeFi projekt, który wyjdzie na właśnie te miliardy ludzi użyteczności, będzie mógł to zrobić. Pytanie, który z nich ma mikrotransakcje, tak? Hm. Według Azari, sektor może obsługiwać i zarządzać ponad jednym bilionem dolarów papierowej gotówki posiadanej przez ludzi na całym świecie. Azari uważa, że głównym atutem sektora DeFi jest możliwość rozwiązania niektórych niedociągnięć tradycyjnego systemu bankowego. Jednym z nich są mikrotransakcje. Czy DeFi rozwiązuje ten problem? To jest pytanie do Was, ale sam tutaj się prostuje na sam koniec, że sektor DeFi może dotrzeć do większej liczby osób. Ale Azari sugeruje, że niekoniecznie potrzebuje wsparcie ze strony szerokiego wykorzystania krypto. Uważa, że należy skupić się na rozwiązaniu kwestii powierniejszych, przechowywaniu pieniędzy, lepszym oprezentowaniu i płatnościach przy niższych opłatach. Ponadto, według Azari, trend decentralizacji będzie się utrzymywał, ponieważ gracze z sektora poszukują bardziej wydajnego systemu zamiast centralizowanych platform. Dyrektor podkreślił, że w przypadku systemu DeFi jednostkami płatniczymi mogą być waluty narodowe, a niekoniecznie krypto. Więc widzimy, że no jedno drugie zdanie wyklucza. Najpierw, że będziemy mieć, a potem nie potrzebujemy mieć tej wild crypto usage. Chociaż, no, zobaczymy, jak to DeFi sobie poradzi właśnie w tym, co ma nastąpić. Forecast News, wspierana przez państwo chińska sieć blockchain, rozszerza się na Koreę Południową. Widzimy, że nie jest to blockchain, który jest znany z CoinMarketCap, ale swój, własny, Red Day Technology, chińska firma, która zarządza swoją siecią usługową, opartą na blockchain DSN publiczno-prywatnym, ogólnokrajowym projektem infrastrukturalnym, mającym na celu masowe przejęcie technologii blockchain. Ogłosiła dziś partnerstwo z południowo-koreańską firmą Metaverse Society Corp., Pierwsza ekspansja BSN poza granicę Chin. W ramach partnerstwa Metaverse Society będzie obsługiwać wyłącznie portal BSN of oferujący blockchain as a service w Korei, e, zgodnie z opublikowanymi dzisiaj oświadczeniami. Więc widzimy, że zostanie uruchomiony w listopadzie tego roku. Następnie deweloperzy projektów blockchain w Korei Południowej będą mogli budować aplikacje blockchain z nadchodzącym portalem BSN, który integruje frameworki, w tym Ethereum, EOS, Polkadot, Neo, Tezos i Oasis. Portal łączy także globalne usługi w chmurze, takie jak Amazon, Google i Microsoft Azure. go ogłosiły uruchomienie BSN, standardowego projektu, który ma ugruntować wiodącą pozycję Chin w technologii blockchain. W kwietniu 2020, a widzimy, że teraz już wchodzą na szerokie wody, pierwsze partnerstwo na razie tutaj będzie działać. Pytanie z jakim skutkiem. Mamy odpowiedź dla Ripple, jeżeli chodzi o Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i sec która twierdzi, że ma jurysdykcję nad XRP i nie ma żadnych zasad zabraniających przechowywania lub handlu krypto, zgodnie z wiadomością e-mail od SEC. Nasze biuro etyki posiada listę zabronionych udziałów dotyczącą papierów wartościowych objętych zakresem, też tutaj BTC, Ethereum i XRP, nigdy nie pojawiły się na tej liście. Także te osoby, które miały jakieś pozycje i. Hmm. Nie mogły przechowywać, powiedzmy, tutaj BTC, Ethereum i XRP w momencie podejmowania jakiejkolwiek decyzji w tej komisji, czy no papieru wartościowych giełd. Dlatego tutaj XRP prosiło o dokładne zbadanie tej sprawy, kto i ile miał na przykład BTC przy określaniu z tej komisji ludzi, że nie jest securities BTC, albo przy określaniu Ethereum, ile miała ta osoba Ethereum. Czy to nie było, wiecie, łapu badana na boku, ale tutaj bronią się tym, że to nie jest ich w ogóle możliwości, tak? No, tutaj mamy tylko odpowiedź od właśnie tej komisji. Dlatego, no, zobaczymy, co dalej tutaj będzie przedstawiane w tej sprawie. Crypto potato. Twitter podobno chce przyjąć sieć Bitcoin Lightning Network dla usługi, czego? Napiwków, czyli tipping, tips, jak to często się nazywa. Nie chodzi tutaj o poznokcie, tylko o to, co się zostawia dla kelnerów, powiedzmy już tutaj po serwisie za jaki uważamy i tutaj na Twitterze będzie można robić to samo. Jeżeli chodzi o Lightning Network, gigant mediów społecznościowych podobno pracuje nad uczynieniem Bitcoina kolejną metodą płatności za nagradzanie twórców treści na platformie. Kod w ostatniej wersji beta Twittera sugeruje, że firma integruje opcję płatności Bitcoin dla swojej nowej funkcji Tip Jar za pomocą Lightning Network. W szczególności korzystanie z nowej funkcji Twittera wymagałoby posiadania konta Strike zgodnie z tekstem. Używamy Strike do generowania faktur Bitcoin Lightning, więc musisz połączyć swoje konto, aby zaakceptować napiwki w Bitcoinie. Pojawienie się wskazówek dotyczących bitcoina nie było nieprzewidziane. Jack Dorsey powiedział inwestorom, że bitcoin będzie dużą częścią przyszłości Twittera w lipcu. W tym czasie wyraźnie wspominało o słoiku z napiwkami jako jednym z produktów, w którym mogą skorzystać sieci obok kilku innych, w tym subskrypcji i handlu. Data uruchomienia nowej funkcji bitcoin pozostaje nieznana. Wszystko by było fajnie z tym newsem, gdybym nie był w tym rynku od trzech lat i nie widział poprzednich newsów z lutego 2019 roku. Jakich newsów? To właśnie tych, że już było to możliwe wcześniej, i ten, albo ta wiadomość, jest tak naprawdę odgrzewanym kotletem. Sprawdźmy, co czytamy w tej wiadomości, gdy polubienie swojego ulubionego tweeta nie wystarczy. Możesz teraz wysyłać małe transakcje bitcoinowe. Zapowiedziana w sobotę wersja beta aplikacji Tipping, udostępniana nowe rozszerzenie Chrome, dostępne dla użytkowników przeglądarki i Google. No i tutaj będzie można po prostu wysłać bitcoiny za pośrednictwem Lightning Network, tak? czyli na tej sieci drugi warstwy, no i opiera się na starym przekonaniu, że małe płatności są jednym z punktów sprzedaży Bitcoina. Aplikacja Bitcoin Change Tip była kiedyś popularnym sposobem wysyłania płatności za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale wymarła w 2016 roku. Inżynier Tipping Sergio Abel powiedział Coindesk wtedy: Moim zdaniem, napiwki będą niezwykle popularne w sieci Lightning. Po raz pierwszy możemy wysyłać małe kwoty prawie za darmo i możemy to zrobić niesamowicie szybko. Wszystko, co potrzebuje użytkownik, to konto na Twitterze i zainstalowanie Tipping. Wtedy Tipping, dzisiaj Strike, Pytanie, czy tak samo będziemy słyszeć za dwa lata o innym już serwisie na Lightning Network, czy to też nie będzie tutaj działać chwilę później? Nie wiem. Nie wiem, czy po prostu Strike jest tutaj reklamowany w ten sposób, że należy go teraz zainstalować. Będziemy mogli używać tego. Jeżeli tak, so poko, Nie ma problemu, ale tak się zastanawiałem, gdzie ja widziałem tę wiadomość. Teraz już wiem, gdzie. Ok, przejdźmy do polskich youtuberów, rekin biznesu, kryptoemerytura. Kurs po skarby krypto numer Jeden. Jurek z analizy, analiza bitcoina Ethereum, BNB, Dot, Chilis i innych. Yy, mamy złoto też, środowy przegląd rynków, Bitbay Polska analiza techniczna bitcoina do Złotów, Piotr Michiurek, Teraz środa. Jest też kryptowujek, problemy progowe, ExoCharts i TradingView, BTC do złotów, nie dolara bardziej, FXMag. Hello Baza, dlaczego cena futures różni się od instrumentu bazowego? Kryptoraport, Bitcoin odpala rakiety, Ethereum po nowe all time high. Analiza One inch Ave, Mana-Matic, jest też Elevate CV. Jak tu dodać Shiden account Polkadot, więc widzimy, że tutaj mamy po polsku i po angielsku już wychodzi Elevate, Shiden Network Multi Chain Adobe Hub on Kusama. Więc widzimy, że tutaj już pomału się robi angielski też program. No i fajnie, bo wychodzą przynajmniej poza rynek polski. Mike Satoshi, Krypto Stock, zaproszenie na największe. Zobaczmy w Polsce spotkanie sympatyków Krypto w Białym Stoku. No i masowe ruchy wielorybów, nadchodzi pompa. Aha, to było troszeczkę wcześniej. Zobaczmy, czy Mike czegoś nie dodał w tym czasie. Pewnie tak. Nie, jeszcze nie, ale będzie pewnie coś. Encyklopedia krypto, tworzę SCAM token, jak szybko wrzucić go na giełdę. No i mamy poranek z krypto, inflacja, to wszystko przez wzrost gospodarczy. Wenezuela, no i zobaczmy, czy też szczyt krypto nie dodał. Dobrze, że sprawdziłem, bo trzy się dodały w momencie, kiedy ja dodawałem tą audycję. Także grupa traderów o umacnieniu PLN Scarab Trade. Dalej jest też szczyt krypto it na 4000. Dot, FTM pump i mamy NFT play. To earn. Fenomen uwagę nadchodzi piern no wiecie co? Dzielna dawka dyskomfortu, Algorand governance ważna zmiana od 10-2021. Także mamy tutaj wszystkich komentarze Zobaczmy, czy tu mamy jakieś komentarze ciekawe, czy same reklamy. Jeżeli występują jakieś reklamy, ja czasami nie jestem w stanie wszystkich ich, pamiętajcie, usuwać, więc jeżeli widzicie jakiś długi komentarz z 15 innymi wiadomościami po angielsku najczęściej, to to nie jest żadna jakaś, nie wiem, tutaj dodatkowa informacja, tylko to jest scam po prostu, i. No, ja jak dojdę, to już to, to usunę, więc spokojnie. Komentarze przeniesiemy na kolejną audycję, bo tutaj jeszcze coś mi się urodziło na szybko. Także życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.